13 czerwca na ulicy Tysiąclecie obok Miejskiego Centrum Kultury odbyła się kolejna edycja imprezy Motoserce. Wydarzenie odbywa się w Skarżysku już od kilku lat. W tym roku ze względu na epidemię konieczne było zachowanie wymaganych środków bezpieczeństwa, ale impreza była udana. Co najważniejsze, jak w poprzednich edycjach udało się zgromadzić osoby chętne do oddania krwi, a tej w okresie letnim potrzeba znacznie więcej przy spadającej liczbie krwiodawców. Mieszkańcy Skarżyska coraz chętniej angażują się w akcję Motoserce. Każda kolejna edycja imprezy przyciąga coraz większą liczbę osób. Jest też coraz więcej chętnych do oddawania krwi. Imprezę zainicjowali i do dzisiaj organizują skarżyscy motocykliści z Rotterdamu MC, którzy przygotowują imprezę. W tym roku ze względu na wspomnianą epidemię impreza została przeniesiona z maja na czerwiec. Krew oddawana była w budynku Miejskiego Centrum Kultury. Dzięki zaangażowaniu krwiodawców udało się zebrać 21 litrów krwi. Wszystko dzięki 60 osobom chętnym do oddania bezcennego daru życia. Każdy, kto oddał krew, wziął udział w losowaniu nagród. Organizatorzy zadbali również, jak co roku, o odpowiednią oprawę muzyczną. Na scenie wystąpili Przemysław w Cichoń, zespół Mandy, czyli 3D, skraśnik oraz zespół Perfekcyjne Przeboje. Akcja na stałe wpisała się do kalendarza imprez w Skarżysku i zapewne będzie odbywać się również w kolejnych latach.